Witaj w tej części YouTube'a, w której trenujemy dla zdrowszego, bardziej sprawnego i bezbólowego ciała, a nie tylko i wyłącznie dla sylwetki, chociaż dzisiejszy zestaw jest na sześciopak. Wiem, że czasami takich zestawów brakuje, szczególnie z poprawnie omówioną techniką i z wczuciem się w to, jakie kiedy mięśnie pracują, więc z takim zestawem właśnie przychodzę, krótkim, bez rozgrzewki, bez rozciągania, jako taki dodatek do jakiegokolwiek innego treningu, który wykonujesz, w którym na przykład mało było tej pracy brzucha. Chociaż tutaj od razu zaznaczę, tak naprawdę brzuch pracuje w każdym ćwiczeniu, jeżeli wykonujemy je poprawnie, więc on się będzie wzmacniał podczas przysiadów, martwych ciągów, pompek, podczas tak naprawdę wszystkich czynności w ciągu całego dnia. Ale jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy mamy chęć zbudowania sobie tego sześciopaka, żeby było nam widać tą kostkę na brzuchu, no to trzeba też porobić po prostu trochę więcej ćwiczeń celowanych właśnie na tą partię i taki będzie ten zestaw. Do wykonania będzie 6 ćwiczeń. Pierwsze to będą lekkie spięcia, do których możesz wykorzystać również dodatkowe obciążenie w formie talerza, to też pokażę. Drugie, tak zwane hollow hold, czyli będziemy po prostu trzymać napięcie, bo chociaż będziemy robić sześciopak, to ja przy okazji chcę tutaj przemyśleć trochę więcej takiej izometrycznej pracy na brzuchu. Trzecie ćwiczenie będzie takie przyciąganie kolan do klatki, żeby pracować po tym bardziej dołem brzucha, naprawdę w cudzysłowie to mówiąc. Potem znowu będzie hollow hold. Potem będziemy robić pełne scyzoryki, oczywiście pokażę też wersje ułatwione. I na końcu, tak żeby trochę napiąć drugą stronę niż cały czas ten przód, zrobimy tak zwany Superman Hold, czyli leżenie na brzuchu, oderwiąc sobie ręce z nogami. Ćwiczenia nie są bardzo trudne i pod względem technicznym, i pod względem wydolnościowym. Pracujemy 30 sekund pracy, 10 sekund przerwy, powtarzamy wszystkie te 6 cykli 3 razy bez żadnej dodatkowej przerwy, więc jedziemy, dojeżdżamy ten brzuch mocno. Zanim zaczniemy, mam nadzieję, że masz ze sobą już przygotowaną wodę. Staram się Ciebie tego nauczyć podczas każdych treningowych materiałów. Zaczniemy łykiem wody i zakończymy łykiem wody, bo nie będzie kiedy się pewnie napić w trakcie tego ćwiczeń. Na zdrowie! To przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Będę oczywiście w trakcie też dawać wszystkie instrukcje, jak co lepiej ponapinać, żeby poczuć prawdziwą moc tych ćwiczeń. Puszczam 10 sekund i zaczynamy sobie tylko od lekkich spięć, na razie bez talerza. Leżenie na plecach, nogi zdjęte, ręce za głową, wdech i z wydechem idzie sobie delikatne spięcie. I teraz ani na chwilę nie rozluźniasz brzucha. Wydech. Wdech, brzuch cały czas napięty, żadnego tutaj odrywania. Czyli cały czas brzuch trzyma i powolne zejście. Zobacz, jakim tempem robię. Ręce za głową trochę trzymają głowę, żeby nie napinać karku, więc nie masz czuć szyi mocno napiętej podczas ćwiczeń na brzuch. Wdech, wydech. 10 sekund przerwy. Spokojnie. Ten brzuch naprawdę Ci się dostanie. Czyli pilnujesz cały czas doklejonych pleców, brzuch napięty i lecimy hollow hold. I teraz albo ręce są za głową, głowa patrzy w sufit, nigdzie do przodu, nigdzie broda do mostka nie idzie, albo ręce trzymają głowę, jeżeli czujesz mocno napięty kark, nogi proste i im niżej, tym trudniej. Więc jak czujesz, że jest Ci za ciężko, to daj nogi trochę wyżej, możesz sobie trzymać głowę. Idealny hollow hold, ręce byłyby za głową, ale ja trochę nie chcę tutaj napinać szyi, więc sobie będę luźno tą głowę trzymać. I już czuć brzuch. 10 sekund przerwy. Drugie ćwiczenie, przyciąganie kolan. Ręce leżą, brzuch mocno napięty i powolutku, delikatnie i powrót. Nawet nie gdzieś tam do czoła, tylko bardziej chcesz przytulić sobie uda do klatki, powoli wrócić. To jest bardzo wymagające ćwiczenie. I staraj się jak najbardziej je zwolnić. Wdech i z wydechem przyciągnięcie. Wdech, wydech. Tutaj stopy nie odpychają od ziemi, ja za każdym razem odkładam, żeby tak zakończyć ten ruch, ale żeby nie było jakiegoś tam wybijania ze stóp. Ok. Wracamy do holu. Oddech, brzuch się rozluźnia i lecimy. I spokojny oddech. Starasz się trzymać cały czas doklejone plecy, jeżeli czujesz, że tu się robi domek dla kota. Albo nogi wyżej, albo zegnij kolana, albo odłóż całkiem stopy na ziemię.
Głowa luźno, szyja luźno. Ja już czuję, jak palnie, nie przesadzam z tym, jak nisko opuszczę, żeby cały czas kontrolować. Teraz pełen scyzoryk, jeżeli się nie uda pełnego, nogi, ręce szeroko i może być po skosie, ale głowa też się tutaj odrywa, albo do zgiętych kolan, powrót. Troszeczkę mogą ręce pomagać. I ostatnie, na brzuch. Chwila przerwy. Ale ponapinamy też drugą stronę. Głowa patrzy w ziemię, nogi lekko oderwane, pośladek napięty, ręce do góry i góra napięta i trzymasz. Nie dół pleców, a pośladek, góra ramion, plecy, góra pleców, nie odcinek lędźwiowy. Pięć sekund. I wracamy z powrotem na plecy. I na początek lekkie spięcia. Jeżeli chcesz, możesz je zrobić dociążeniem z talerzem. I wtedy talerz kierujesz pionowo do góry. Nie do nóg. Ale jeżeli było ciężko do tej pory, to na razie talerz odstaw na bok. Ja już przyszłościowo Ci pokazuję. Możesz zrobić bez obciążenia albo z obciążeniem to ćwiczenie, ale dalej bardzo powoli, bardzo kontrolowanie. Ok. Chwila oddech i hollow hold. Nogi do góry i albo ta wersja, jeżeli jest ciężko, albo nogi proste, jeżeli dasz radę. Mogą być niżej, jeżeli utrzymasz plecy doklejone. Spokojny oddech, głowa luźno, nie ciągniesz brody do mostka. Jak jest ciężko, nogi idą do góry. O matko, jak już czuć. To jest właśnie taki zestaw. I lecimy kolana do klatki. Spokojnie, wydech, wdech, wydech. Staraj się zsynchronizować te brzuszki z oddechem. Na pewno się nie spieszyć, czas szybciej wtedy nie minie. Trzymamy hollow hold. Cały czas oddychaj, nie na bezdechu. Naucz się utrzymywać napięty brzuch podczas oddychania. To się też przyda przy wielu innych ćwiczeniach. Sekund. Jeżeli czujesz, że jest ciężko, możesz sobie w trakcie tych 30 sekund zrobić jakąś przerwę krótką, dać tym mięśniom chociaż sekundkę odpocząć i wrócić znowu do tych 30. Scyzoryk. Wdech, wydech. I na brzuch. Druga seria będzie zaraz zamknięta. I lecimy.
nogi. Poszarcie napięte tyłem uda, ręce. Może chodź góra plecy. Nie odcinek, nie zły. Głowa patrzy w ziemię. Łokcie w miarę blisko uszu. Nigdzie strasznie szeroko na boki. I tutaj też brzuch jest napięty. Tak jakbyś chciała wciskać trochę brzuch w matę. Może bez przesady, ale to tamten kierunek. Okej. I ostatni raz powtarzamy. Oj, ja wezmę ciężarek znowu. Głowa spokojnie. Powolny ruch. Cały czas brzuch napięty. Im wolniej będziesz puszczać, tym bardziej będzie bolało. Wydech do góry. Okej. Teraz walka o życie. I trzymamy. Cały czas oddychasz, nie ciągniesz za głowę. Broda daleko od mostka. Spokojny oddech. Kolana do klatki, najgorsza. Poczuję, jak nawet w tym ćwiczeniu ręce pracują. Wydech, kolana idą do klatki. I powolny powrót. I kontrolowane zejście, aż się cała trzęsę. O matko, ostatni hollow hold. Lecimy. Nie za nisko nogi. Tutaj też łopatki, głowa ledwo oderwana tak naprawdę od ziemi. O, już walczy o życie. Dwa i jeden. O! Scyzoryk jeszcze. Też z wydechem. Złożenie do góry. I lecimy. Utrzymuj plecy proste. I ostatni raz na brzuch. Poszedł tył uda, góra ręce i trzymasz. Brzuch też lekko napięty. I spokojny oddech, nie na bezdechu. Okej. I koniec. Odetchnij spokojnie. Ja sobie siądę. Łyczek wody. Mam nadzieję, że też napijesz się ze mną. To był mocny zestaw, ale brzuch lubi czasami, jak się go tak dojedzie.
Jeszcze na koniec ważna informacja. Pamiętaj, że sześciopak to nie jest tylko katowanie codziennie tego brzucha nie wiadomo ile. Jeżeli chcesz, żeby było widać ten sześciopak, to tak naprawdę bardzo ważnym elementem tego treningu będzie po prostu zadbanie o odpowiednią dietę, o najprawdopodobniej ujemny bilans kaloryczny, żeby te mięśnie, które są na tym brzuchu, odsłonić spod nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Bo obok tych wszystkich ćwiczeń i dbania o zdrowie również powinna być dieta. Mam nadzieję, że ten króciutki zestaw Ci się podobał. Jeżeli tak, daj mi znać w komentarzu. Myślę, że nagram kolejny, jeżeli będzie fajny odbiór. Do tego czasu zapraszam Cię do innych moich filmów treningowych, tych krótszych, tych dłuższych i też do materiałów edukacyjnych. Pamiętaj też obserwować mnie na Instagramie, bo tam wstawiam zdecydowanie więcej merytorycznych treści, dzięki którym będzie Tobie łatwiej trenować samodzielnie, czy to w domu, czy na siłowni. Dzięki bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym treningu.